Sale oraz hale sportowe, orliki, boiska pełnowymiarowe, a także skocznie, skateparki i tory. Od poniedziałku z tych obiektów będzie mogło korzystać więcej osób. Na pełnowymiarowych boiskach będzie mogło przebywać do 22 zawodników oraz maksymalnie 4 trenerów. Będzie również możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy. Jeśli wydzielimy między połowami 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie będzie mogło przebywać równocześnie 16 osób plus 3 trenerów. Natomiast na mniejszych obiektach otwartych, takich jak skocznie, tory, boiska wielofunkcyjne, orliki i skateparki, do 14 zawodników i dwóch trenerów. Chrzanowski kompleks na osiedlu północ został poddany kosmetyce. Na sztucznej trawie został wysypany wysokiej jakości granulat zapewni on większą elastyczność na wierzchni, a co za tym idzie, duży komfort podczas gry. Co ważne, jest on bezpieczny dla zdrowia posiada atest higieniczny przyznany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Liczba osób w halach sportowych będzie uzależniona od ich wymiaru. I tak z hali o powierzchni do 300 m2 będzie mogło korzystać do 12 osób plus trener. Natomiast w halach o powierzchni powyżej 1000 m2 będzie mogło przebywać do 32 osób i dwóch trenerów. Podczas przebywania w zamkniętych halach sportowych nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego. Jedynym wyjątkiem będzie toaleta. Tak od poniedziałku będzie mogła działać szanowska Hala Sportowa. Szycie maseczek zostało przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, a parkiet czeka na powrót zawodników. Z obliczeń wynika, że chzanowski obiekt mieści się w przedziale od 801 do 1000 m2 i może w nim przebywać 24 zawodników oraz dwóch trenerów.